nie padać w nocy. Radio Policita, to KFM. Miejsce na liście, panie Jacku? Numer 9. Numer 9 na liście w podkocie Chamowskiego, Sochaczewskiego okręgu. Dziękuję serdecznie i pozdrawiam. Zapłać się z Panem Bogiem. Rozmawialiśmy z Panem Jackiem Ozdobą, radnym Rady Miasta Warszawy, a przed nami kolejny temat. Witam serdecznie na antenie Radia Maryja Pana Czesława Hoca, lekarza, endokrynologa, wieloletniego parlamentarzystę ziemi koszalińsko-kołobrzeskiej, posła, byłego posła także do Parlamentu Europejskiego. Witam serdecznie, panie pośle, i pozdrawiam. Szczęść Boże. Szczęść Boże, Radia Maryja, witam serdecznie. Panie pośle, temat rybołówstwa, jakże związany także z częścią Polski, rejon koszalińsko-kołobrzeski. Polska domaga się zmiany w polityce rybołówstwa Unii Europejskiej. No, związek takiej decyzji, takich nacisków jest bardzo jasny. To ginąca populacja dorsza w Bałtyku, a także ogromne zagrożenie dla przyszłości polskiego rybołówstwa, bo tak naprawdę dzisiaj rozgrywają się te sprawy, które będą stanowiły o być albo nie być polskiego rybołówstwa. Tak jest rzeczywistości, proszę ojca. Dla nas rybołówstwo bałtyckie jest solą naszej ziemi i bardzo nie tylko kultywujemy i pielęgnujemy to rybołówstwo bałtyckie, ale jednocześnie jest to taka tradycja, historia, nasza tożsamość, powiedziałbym, narodowa. Dla nas rybołówstwo, tym bardziej przybrzeżne, łodziowe rybołówstwo, jest to wielka tradycja i takie z dziada, pradziada przekazywanie pewnej historii rybołówstwa. Także to jest dla nas potężna i piękna jednocześnie sprawa. Natomiast rzeczywiście teraz jest tak, że no, na Bałtyku jest kryzys i to taki, powiedziałbym, strukturalny kryzys. Oczywiście w naszym i w moim przekonaniu ten kryzys jest podłany głównie złą albo fikcyjną polityką Komisji Europejskiej, zarządzaniem stadami, siedliskami poprzez tą Komisję Europejską. Natomiast co trzeba stwierdzić teraz, że ilość dorsza o wielkości handlowej, to jest powyżej 35 cm, jest obecnie na najniższym poziomie od około 50 lat. A więc no, larum grają dla Bałtyku i na Bałtyku, no i polskie rybołówstwo bałtyckie jest w totalnym kryzysie. Na całe szczęście mamy Ministerstwo do Spraw Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, pana ministra Marka Zubarczyka, gdzie w sposób taki, powiedziałbym, koncyliacyjny, w sposób bardzo partnerski rozmawiamy z organizacjami rybackimi, wszystkimi i próbujemy temu przeciwdziałać, tym skutkom ujemnym. Ja też podkreślę, szczególnie przypomnę, że niestety tak się stało, że od 1 lipca Komisja Europejska zamknęła Bałtyk Wschodni, to jest obszary Morza Bałtyckiego pod rejon 24-26, te bardzo ekonomiczne rejony dla polskiego rybołówstwa bałtyckiego. I też przypomnę, że pomimo tego, że stale zmniejszały się kwoty połowowe dla polskich rybaków, pomimo tego niewiele, nie wszystką kwotę połowową wyławialiśmy. Tak przypomnę, że w 2014 roku na przykład mieliśmy ogólną kwotę połowową 66 tysięcy ton, a w 2019 roku już tylko 24 tysięcy ton i mimo to nie można było wszystkiego wyłowić, dlatego że no właśnie, dlatego że stado dorsza zostało przeczepione, ale w kontekście no, złej polityki właśnie Komisji Europejskiej. Dlaczego? No przecież niejednokrotnie mówiliśmy, proszę ojca, na radzie, na Radiu Maryja, czy też telewizji trwa, mówiliśmy o skandalicznych połowach tak zwanych paszowych, czyli przemysłowych połowach, no głównie krajów nadbałtyckich, a więc porównywaliśmy czasami te kutry, czy wielkie kutry, czy rufowce do takich pływających fabryk śmierci, wszelkie zasoby używych Bałtyku, a więc możemy sobie wyobrazić, że Morze Bałtyckie jest już koło Morzem Babów sieciowych i więc te sieci widma trzeba teraz zbierać. To jest tak zwany program zbierania utraconych narzędzi połowowych i to pięknie zdało ostatnio egzamin, bo tylko w program zbierania utraconych... Jak i pana prezydenta Donalda Trumpa, Polska współpracuje ze Stanami Zjednoczonymi w różnych obszarach. My mówimy dzisiaj o tym,
zadaniem militarnym o budowaniu stałej obecności wojsk Stanów Zjednoczonych NATO w Polsce. No i sprawa, która dotyka także Polaków mieszkających w Stanach Zjednoczonych. Przypomnijmy, że to spotkanie prezydent Andrzej Duda rozpoczął od spotkania właśnie z Polonią w New Britain. To stały element wizyty pana prezydenta poza granicami naszej ojczyzny, łączność z Polakami mieszkającymi poza Polską. Tak, oczywiście tak. Panu prezydentowi towarzyszy w składzie delegacji jest pan minister Adam Kwiatkowski, który odpowiada za sprawy polonijne, także Polaków na wschodzie, i to spotkanie organizowane w New Britain, gdzie pan prezydent spotkał się z Polonią ze stanu Connecticut, to ważkie wydarzenie też, i to jest ta sfera z jednej strony utrzymywania łączności z Polakami za granicą, z drugiej strony proszę zwrócić uwagę na to, że tak jak na pewno ojciec zauważył,